Dzień dobry, witam wszystkich Was na 10. naszym spotkaniu. Dzisiaj nauczymy się akompaniamentu do znanego bardzo przeboju włoskiego duetu Albano i Romina Power. Tytuł tej piosenki to Siarza. Będziemy ćwiczyć w metrum 4/4. W dosyć podobnym rytmie, tak jak na lekcji 9, ale troszeczkę będzie tu pewna modyfikacja. Widzimy właśnie schemat rytmiczny zapisany. Ja tylko pokrótce go przedstawię. Czyli tak, na raz mamy strunę basową i powrót ręki. Dwa struny wiolinowe i struny wiolinowe na trzy. Pusto i na i. Znowu. Struny wiolinowe, szarpnięcie od dołu na cztery. Struny wiolinowe, uderzenie z góry. Teraz wykonam ten sam model rytmiczny w wolnym tempie. Raz i cztery. Raz, dwa i cztery. Przyspieszę nieco tempo. Akord A mol. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz przejdziemy do akompaniamentu wraz z sekcją rytmiczną. Widzimy tutaj część pierwszą, czyli zwrotkę piosenki. Ona składa się z kilkunastu taktów. Nabijemy rytm i tempo i za chwilę zaczynamy. Proszę bardzo. Dwa, trzy, cztery. Gdybyśmy mieli wystukać ten rytm, to wyglądał będzie on tak. Raz, dwa i cztery. Raz, dwa i cztery. Przechodzimy do części drugiej, części refrenowej i za chwileczkę z rytmiczną sekcją uczymy się taktów zapisanych w drugiej części. Będzie to 8 taktów. Proszę bardzo. Dwa, trzy, cztery. H7. Jebo. C-dur. G-dur. D-dur. I dwa takty G-dur. Uwaga i powtórka za chwilę. I C-dur. H7, E-mol, C-dur, G-dur, D-dur i dwa takty G-dur.
tak oto przećwiczyliśmy dwie części tego utworu. Za chwilę wykonamy całość, czyli część pierwszą, połączoną z częścią refrenową, ale z, nie dość, że z akompaniamentem, to jeszcze z dodatkiem linii melodycznej. Uwaga, zaczynamy. 4. To był akompaniament do piosenki Chanson. Zachęcam do ćwiczenia. Dziękuję bardzo.